Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Witam księdza dziekana Jana Stawożyńskiego, księdza kanonika Stanisława Kudełkę, ojca gwardiana Eliasza. Witam gospodarza tutaj naszej gminy, pana burmistrza Włodzimierza Baduraka. Witam wiceprzewodniczącego naszej rady, pana Krasińskiego Kazimierza. Witam senatora pana Jarosława Rusieckiego. Witam pana Marka Kwitek, pana posła Mariusza Gosek. Witam Andrzeja Prusia, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Macieja Gawina, radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Witam pana wicestarosty Ryszarda Barnę. Witam panią wiceburmistrz Beatę Kita. Witam Mirosława Wiśniewskiego. Witam nadkomisarza Krzysztofa Jaskulskiego, starszego brygadiera Mariusza Fodymskiego, pana posła Cieślaka Michała, którego znam osobiście, i pana z Francji, naszego gościa. Bardzo serdecznie witamy i zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Tą mszę świętą ofiarujemy w szczególny sposób za wszystkich powstańców powstania styczniowego, którzy zginęli tu na grochowiskach, za wszystkich poległych w obronie ojczyzny, tych, którzy zostali pomordowani również po wojnie. Polecamy wszystkich, bez wyjątku, którzy kochali Polskę, kochali tą ziemię, która, jak mówił papież święty Jan Paweł II, była jak matka. Moi drodzy, to nasze spotkanie tu przy tym ołtarzu w ten dzisiejszy dzień 18 marca nie jest przypadkowe, bowiem dzisiaj mija 160 lat od powstania, od tej walki, która tutaj miała miejsce niedaleko Bogucic na grochowiskach pod dowództwem generała Langiewicza. Ale to spotkanie również jest międzynarodowe, bo gościmy w tym naszym kościele również przedstawicieli z Francji, którzy już od paru dni są z nami, z panem merem, wicemerem, bo to kobieta, tak, i innych przedstawicieli, radnych tego miasteczka. Cieszymy się bardzo, że wspólnie chcemy przeżywać ten piękny dzień, historyczny dzień, jaki jest bardzo ważny dla nie tylko naszej społeczności lokalnej, ale w ogóle w historii naszej ojczyzny. Bracia i siostry, niech te obchody kolejnej rocznicy wybuchu powstania styczniowego, tej bitwy tu pod grochowiskami, pomogą nam jeszcze bardziej docenić dar wolności. Niech przyczynią się do budowania narodowej zgody, która stanowi fundament i warunek pomyślności naszej ojczyzny. Wszak królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. Niech wreszcie nasza modlitwa i refleksja pomogą nam utwierdzić się w przekonaniu, że Kościół nie jest wrogiem wolności i doskonale rozumie, czym ona jest. Módlmy się szczególnie dzisiaj na tym miejscu za wszystkich poległych, zmarłych, także pomordowanych. Wszystkich tych, którzy oddali swoje życie w obronie wiary, w obronie wolności naszej ojczyzny.
wszystkich uczestników powstania styczniowego, tych wszystkich, którzy tutaj polegli na grochowiskach, aby Bóg dał im wszystkim chwałę nieba w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. A teraz chciał zabrać głos gospodarz naszej gminy, pan burmistrz Włodzimierz Badurak. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dziękuję. Serdecznie dziękuję księdzu prałatowi Janowi Stawrzyńskiemu, księdzu proboszczowi kanonikowi Pawle Zagale, księdzu kanonikowi Stanisławowi Kudelce oraz ojcu Eliaszowi za dzisiejszą modlitwę, za objawienie tej mszy świętej w intencji powstańców oraz wszystkich, którzy walczyli i polegli za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Dziękuję wszystkim za udział, również szczególnie dziękuję naszym gościom z zagranicy, delegacji naszego miasta partnerskiego Kudry, panu merowi Fryderykowi Bryku oraz wszystkim członkom delegacji. I zapraszam wszystkich zebranych na dalsze części uroczystości pod mogiłę powstańczą na grochowiskach. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, szczególnie naszej ojczyźnie i Francji, bo na pewno, jak wczoraj słyszałem, niektórzy tu mówili poprzez panią tłumacz, że Pińczów to jest druga ojczyzna dla nich, z czego się bardzo cieszę. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
proszę Państwa, proszę wszystkich o uwagę. Witam Państwa serdecznie na uroczystych obchodach 160. rocznicy bitwy pod Grochowiskami. Bitwy stoczonej dokładnie w tym miejscu, pośród lasów 18 marca 1863 roku. Bitwy, którą śmiało można zaliczyć do jednej z najważniejszych i najkrwawszych w powstaniu styczniowym, zakończonej pyrrusowym zwycięstwem Polaków. Patronat honorowy nad obchodami 160. rocznicy bitwy pod Grochowiskami objęli wojewoda świętokrzyski pan Zbigniew Koniusz, marszałek województwa świętokrzyskiego pan Andrzej Będkowski. Teraz nastąpi wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Proszę pułkownika Związku Strzeleckiego Dariusza Grenia o wydanie stosownych komend. Pododdziały, baczność, na prawo, patrz, prezentuj, broń. Poczet flagowy, do podniesienia flagi państwowej, marsz. Służba w poczcie flagowym to wielki zaszczyt. Dziś tym zaszczytem zostali wyróżnieni kapitan Związku Strzeleckiego Karol Mazurczak, porucznik Związku Strzeleckiego Łukasz Włodarski, podporucznik Związku Strzeleckiego Mateusz Szwajcowski. Z okazji 160. rocznicy bitwy pod Grochowiskami flagę państwową podnieś! Oddziały. Baczność! Do nogi! Broń! Spocznij!
Proszę teraz o zabranie głosu burmistrza miasta i gminy Pińczów, pana Włodzimierza Baduraka. Witam wszystkich bardzo serdecznie i pozwólcie państwo, że przywitam znamienitych gości, którzy są z nami dzisiaj tu przy mogile powstańczej na Grochowiskach. I tak, jest z nami pani poseł Anna Krupka, wiceminister sportu. Witamy. Jest z nami pan Edgar Kobos w imieniu wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Jest z nami pan Tomasz Jamka, członek zarządu województwa świętokrzyskiego w imieniu pana wojewody Andrzeja Będkowskiego. Jest z nami senator Jarosław Rusiecki. Również jest z nami pan senator Jacek Włosowicz. Mamy oczywiście posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, jest z nami pan poseł Michał Cieślak. I jest z nami pan poseł Marek Kwitek. Witamy. I pan poseł Mariusz Gosek. Witamy szanownych posłów. Jest z nami również pan Wojciech Kalwat, kierownik działu wydarzeń kulturalnych Muzeum Historii Polski. Jest pan pełnomocnikiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witamy. Witam przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Jest z nami pan Maciej Gawin, radny sejmików województwa. Oraz pan Artur Konarski, też radny sejmików województwa świętokrzyskiego. Są z nami goście z Francji, z naszego miasta partnerskiego, na czele z panem burmistrzem Kudry, Frederikiem Bricou. Witamy serdecznie. Jest z nami zastępca burmistrza Anne-Sophie Merdu i przedstawiciel regionu Francja Północ, pani Anne-Sophie Boisseau. Witamy serdecznie naszych przyjaciół z miasta partnerskiego. Jest z nami przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, delegatura Kielce, pan Leszek Bukowski. Witam przedstawicieli władz samorządowych. I tak, jest z nami pan Ryszard Barna, wicestarosta powiatu pińczowskiego. Witamy. Jest z nami wicestarosta, właściwie w Radze Sekretarza Powiatu, Jerzy Turczanski z Buska-Zdroju. Jest z nami pan Zdzisław Woźniak, przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie. Są z nami również wójtowie, burmistrzowie. I tak, witamy serdecznie pana Stanisława Borada, burmistrza miasta i gminy Działoszyce. Oraz Tadeusz Sułek, wójt gminy Złota. Witamy. Oraz pan Michał Marański, wiceburmistrz miasta i gminy Busko-Zdrój. Witam oczywiście komendantów. I tak, jest z nami podinspektor Krzysztof Jaskulski, zastępca komendanta powiatowego policji w Pińczowie. Również jest z nami starszy kapitan Mariusz Fodymski, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. Oraz pan Przemysław Hajos, dyrektor Zakładu Karnego w Pińczowie. Jest z nami pan major Andrzej Tomczyk, zastępca komendanta, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju, pan major Andrzej Tomczyk. Witam. Jest z nami również komendant Straży Leśnej Jan Łady, bakalarz, który reprezentuje nadleśnictwo Pińczów. Są z nami księża prałat Jan Zawożyński, dziekan dekanatu pińczowskiego. Jest z nami ksiądz Piotr Zagoła, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny w Bogucicach. Jest z nami ojciec Eliasz Hetmański,
proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny w Pińczowie i ksiądz Stanisław Kudełka, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Pińczowie. Witamy bardzo serdecznie i teraz witamy serdecznie brawami wszystkich uczestników bitwy za chwilę, którą będziemy mogli wspólnie obejrzeć. Witam przedstawicieli Rady Powiatu, Rady Miejskiej, pracowników samorządowych, poczty, sztandarowe, harcerzy i naszych najmłodszych zuchów. Brawa dla nich, że są z nami. Witamy dyrektorów, prezesów, przedstawicieli firm, przedsiębiorstw, instytucji publicznych, związków zawodowych i związków kombatanckich. Witam serdecznie mieszkańców wsi Grochowiska, przedstawicieli mediów, bardzo witam serdecznie oraz wszystkich obecnych na dzisiejszym święcie. Czcigodni kombatanci, szanowni państwo, dostojni goście, dzisiaj spotykamy się tu przy mogile powstańcze z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Dla nas, mieszkańców Płonicia, Pińczowa, tym szczególnym miejscem związanym z powstaniem styczniowym właśnie są Grochowiska, gdzie dokładnie 160 lat temu odbyła się bitwa, którą stoczyli żołnierze korpusu generała Mariana Langiewicza z armią carską. W sumie w tej bitwie uczestniczyło około 3,5 tysiąca powstańców i 3 tysiące żołnierzy rosyjskich. Oczywiście bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków dzięki bohaterstwu żołnierzy biorących udział. Wiemy, że w powstaniu styczniowym brały udział również ochotnicy z zachodniej Europy i tu właśnie korzystając z okazji, że mamy gości z Francji, taką znaczącą postacią tej bitwy był pułkownik Franciszek Richebrun, który właśnie w 1855 założył w Krakowie szkołę rycerską, a już w lutym 1863 roku w Ojcowie powołał do powstania grupę nazywaną Żuławami Śmierci. Wyposażeni byli w broń długą, broń krótką, bagnety i wykazali się naprawdę wielkim bohaterstwem. Dziękuję wszystkim za przybycie, zwłaszcza przedstawicielom rządu, przedstawicielom Sejmu. Myślę, że wszyscy powinniśmy o tym mówić, aby w naszej pamięci zawsze była pamięć o tych naszych przodkach, którzy wykazali się wielkim patriotyzmem i oddawali niejednokrotnie swoje życie za wolność i niepodległość. Dzięki ich walce możemy my dzisiaj żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu maire miasta Kudry, pana Friderika Bricou. Mesdames, messieurs, chers enfants. Panowie i państwo, kochane dzieci. Je suis très honoré et ému de m'adresser à vous à l'occasion de la commémoration de la bataille de Grochowiska. Jestem bardzo zachwycony i nawet wzruszony, że będę brał udział w tej komemoracji, w tej pamięci dla bitwy, dla Grochowiska. Il y a maintenant 160 ans, vous avez connu un des épisodes les plus sanglants de votre histoire nationale en raison de l'occupation russe, prussienne et autrichienne de 1796 à 1918. 160 lat temu Polska była, byliście najbardziej epizodem krwawym w waszej historii, gdzie była pod okupacją rosyjską, pruską i austriacką od 769 roku do 1918. Vous êtes battu avec un immense courage qui aujourd'hui encore force l'admiration. Walczyliście z wielką odwagą, co do dzisiaj jeszcze podziwia. Dans l'histoire du monde, peu de nations ont subi autant d'agressions que le peuple polonais. W historii nawet świata mało jest narodów, którzy tak dużo cierpieli podczas różnych agresji. Aujourd'hui, vous devez de nouveau faire face à la menace grandissante de l'impérialisme russe. Jeszcze dzisiaj niestety musicie stać naprzeciwko zagrożonemu imperializmu ruskiemu. Face à cela,
l'Europe et l'OTAN en particulier doivent se montrer forts et solidaires. Przeciwko nim, zwłaszcza Europa, a zwłaszcza NATO, powinna być mocni i solidarni. La solidarité et la fraternité sont des mots qui, depuis des siècles, unissent nos deux nations. Już od wielu lat nasze dwa państwa, słowa braterstwo i solidarność, zawsze były połączone. Obowiązek pamięci jest ważny dla przyszłości nas czeskich. Proszę teraz o zabranie głosu minister sportu i turystyki, panią Annę Krupkę. Szanowny panie burmistrzu, gospodarzu dzisiejszych uroczystości, szanowni panowie parlamentarzyści, panie marszałku, szanowni państwo samorządowcy, grupy rekonstrukcyjne, czcigodni księża, drodzy mieszkańcy ziemi pińczowskiej. To dla mnie zaszczyt być tutaj dzisiaj z wami, uczestniczyć z wami w tych uroczystościach 160. rocznicy bitwy pod Grochowiskami. Jednej z największych, ale także najtrudniejszych bitew powstania styczniowego, która zakończyła się zwycięstwem, ale słodko-gorzkim, bo pyrrusowym. To dla mnie zaszczyt, że mogę dzisiaj czuć się częścią waszej wspólnoty. Ziemi pińczowskiej, Pomidzia, ziemi świętokrzyskiej. Pięknej wspólnoty. Wspólnoty, która pamięta o swoich bohaterach, o naszych bohaterach, o bohaterach powstania styczniowego, którzy tutaj oddali najwyższą ofiarę na ołtarzu ojczyzny. Szanowni państwo, cześć i chwała bohaterom. W imieniu pana ministra Piotra Wawrzyka głos zabierze pan Edgar Kobos. Szanowni państwo, wszyscy organizatorzy, zaproszeni goście, a również uczestnicy, pan minister Piotr Wawrzyk zamierzał osobiście wziąć udział w dzisiejszych wydarzeniach, natomiast niestety został zatrzymany przez inne obowiązki służbowe, a moim zadaniem jest przekazać państwu wyrazy uznania i podziękowania za przygotowanie i uczestnictwo w tych wydarzeniach. Wydarzenia patriotyczne, które mają za zadanie kształtować tożsamość narodową, dbać o pamięć historyczną i wszystkie zdarzenia z przeszłości, które ukształtowały nasz naród, mają szczególne znaczenie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Raz jeszcze serdecznie państwu dziękuję w imieniu pana ministra Piotra Wawrzyka za przygotowanie tej uroczystości i cieszę się, że polski rząd, pan Ministerstwo Kultury, Biuro Programu Niepodległa wspiera inicjatywy samorządowe, inicjatywy lokalne, które mają za zadanie kształtować pamięć i tożsamość narodową. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jacka Włosowicza. Panie burmistrzu, serdecznie dziękuję za zaproszenie, które pan do mnie skierował na dzisiejszą uroczystość. Państwo parlamentarzyści, panie marszałku, państwo samorządowcy, czcigodni księża, panowie komendanci, grupy rekonstrukcyjne oraz wszyscy zgromadzeni. Piękny dzień jest dzisiaj naszym udziałem. Obyśmy tylko takie mieli, ale XIX wiek w historii Polski niestety taki piękny nie był. Zaczął się on już pod koniec XVIII wieku. Jakież to były przyczyny? Oczywiście to, że nie zawsze mamy sympatycznych sąsiadów, o tym możemy zawsze pamiętać. Ale musimy pamiętać, że niektóre przyczyny leżały w nas samych. To znaczy, nasi poprzednicy dbali o swoje rodziny, o swoje majątki. Słowo ojczyzna wybrzmiewało, ale było często pustym słowem. Wiek XX na szczęście okazał się, początek jego okazał się dla nas bardziej sprzyjający, choć jak pamiętamy, on nie należał do najbardziej wymarzonych. Aby ta historia, która będzie dopiero tworzona, aby ta przyszłość
była taka spokojna i taka świetlista, jak jest dzisiejszy poranek. Tego Państwu serdecznie życzę. Panie Burmistrzu, dziękuję za zaproszenie. Zapraszam teraz posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Michała Cieślaka. Droga młodzieży, poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne, państwo parlamentarzyści, szanowni samorządowcy i państwo mieszkańcy Ponidzia, którzy tutaj dzisiaj jesteście. Chciałem przede wszystkim państwu podziękować. Podziękować za obecność tutaj dzisiaj, za to, że jesteście. To wspaniałe świadectwo patriotyzmu, wspaniałe świadectwo pamięci. Chcę szczególnie podziękować rodzinom, rodzicom, które tutaj są z dziećmi, za to, że znaleźli państwo czas, aby przyjść tu ze swoimi pociechami, aby mogły oglądać rekonstrukcję, aby mogły uczestniczyć w tej wspaniałej, patriotycznej uroczystości. Dziękuję wam za to, że jesteście. Wszystkim państwu życzę wspaniałych wrażeń z pokazu rekonstrukcyjnego i oczywiście miłego dnia i abyśmy się spotkali w przyszłym roku tutaj również, jeszcze w liczniejszym gronie, abyśmy celebrowali państwowe uroczystości, wspominali bohaterów i czcili ich cześć. Dziękuję bardzo. Głos teraz zabierze poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mariusz Gosek. Dziękuję bardzo wielce, szanowny panie burmistrzu, gospodarzu, pani minister, panowie parlamentarzyści, panie senatorze, panowie posłowie, państwo radni poszczególnych szczebli, panowie komendanci Państwowej Straży Pożarnej, Polskiej Policji, panie dyrektorze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Pińczowie, a przede wszystkim wy, zgromadzeni goście, szanowne grupy rekonstrukcyjne, drodzy harcerze. Ja bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj wspólnie z państwem podczas wydarzenia, gdy świętujemy 160. rocznicę bitwy pod Grochowiskami. Rozpoczęliśmy tą dzisiejszą uroczystość, tak jak nasza wiara nakazuje, w kościele parafialnym w Bogucicach. Dzisiaj, w tym momencie stoimy, zebraliśmy się tutaj, żeby oddać hołd, cześć i pamięć tym, którzy polegli za to, żebyśmy mogli żyć w wolnym, suwerennym, niepodległym kraju. Żeby Polska zawsze była bezpieczna, żeby ta myśl, to przesłanie, że pokój nie jest dany raz na zawsze, było wiecznie żywe, żeby ono trwało w naszych sercach. I tak jak pani minister, pani Anna Krupka wskazała, pamiętajmy i dbajmy o wolną, suwerenną, bezpieczną Polskę. Wszystkiego dobrego. Proszę o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Marka Kwitek. Szanowny panie burmistrzu, pani minister, koledzy parlamentarzyści, drodzy samorządowcy na czele z panem marszałkiem, poczty sztandarowe, drugiej grupy rekonstrukcji historycznej, drodzy harcerze, zuchowie i wszyscy zebrani na tej bardzo ważnej, podniosłej, patriotycznej uroczystości. Patrząc na was dzisiaj, serce się raduje, że w ten dzień próbujemy przywrócić pamięć tamtych wydarzeń, które miały miejsce w marcu 1863 roku. My dzisiaj przywołujemy tych bohaterów, którzy tu na polach, na Grochowisku stoczyli bardzo zacięty bój z wojskami rosyjskimi. Jako ostatni głos zabierze członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pan Tomasz Janka. Pani minister, państwo parlamentarzyści, samorządowcy, wszyscy mili goście. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę tu wraz z państwem być tak licznie zgromadzony mieszkańców naszego regionu i oddać hołd. Hołd naszym bohaterom. Hołd bohaterom, którzy tu w bitwie pod Grochowiskami walczyli o wolną Polskę. W tej bitwie, która była największą i najkrwawszą bitwą powstania styczniowego. Dziękuję za to, że jesteście tak licznie.
i razem oddajemy hołd powstańcom styczniowym. Powstańcom, którzy walczyli i oddawali krew tu w bitwie pod Wierzchowiskami. Chwała bohaterom. Proszę teraz księdza dziekana Jana Stawożyńskiego o modlitwę za poległych. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagrodzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć, wstąpił do nieba. Daj naszym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, Twojego Stwórcę i Odkupiciela, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziękujemy księdzu dziekanowi. Proszę teraz o przeprowadzenie apelu pamięci pana Roberta Osińskiego. Apel pamięci. W 160. rocznicę powstania styczniowego, stojąc na polu bitwy pod Grochowiskami, przekazujemy pamięci pokoleń waleczne czyny i mężnego ducha naszych pradziadów, którzy w tym miejscu 18 marca 1863 roku stanęli na bój śmiertelny o wolność, całość i niepodległość ojczyzny naszej. Stajemy do apelu pamięci, aby oddać cześć żołnierzom generała Mariana Langiewicza, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny, a ich groby spoczywają w tej oto mogile w Grochowiskach, w Kamedułach, Busku Zdroju, Bogucicach i w bezimiennych, zapomnianych mogiłach w pobliskim lesie. Oddajemy hołd żołnierzom powstańcom, którzy przeżyli powstanie i zmarli jako sędziwi bohaterowie, a nieliczni z nich doczekali wskrzeszenia wolnej i niepodległej Polski w listopadzie 1918 roku. Chyląc w pokłonie głowy przed mogiłą powstańczą, wzywam do apelu około 300 żołnierzy generała Mariana Langiewicza, którzy padli w boju w rejonie Grochowisk i jako bezimienni spoczywają w tej mogile. Wzywam do apelu poległych na polu walki. Witolda Zacherta, lat 23, adiutanta generała Aleksandra Waligórskiego, poległego od Kartacza. Antoniego Sokalskiego, lat 19, strzelca w batalionie majora Niewiadomskiego. Klemensa Dąbrowskiego, lat 25, strzelca w batalionie majora Wincentego Wanerta. Kazimierza Jasińskiego, sierżanta Żuławów. Staćcie do apelu! Poległi na polu chwały! Wzywam do apelu ojca Antoniego Franciszka Majewskiego, zakonnika ze zgromadzenia franciszkanów reformatów, powstańczego kapelana, zakłutego bagnetami na polu bitwy w trakcie udzielania posługi kapłańskiej konającemu powstańcowi. Franciszka Sokołowskiego, lat 25, z Radomia. Erasma Lakowskiego, lat 19, z Rakowic koło Krakowa. Jana Zawrycza, lat 24, z Krakowa. Jana Skrzyńskiego, lat 23, z Galicji. Oraz 20 bezimiennych powstańców, poległych w rejonie Lasu Wełeckiego, spoczywających ze wspólnej mogile na cmentarzu parawialnym w Busku Zdroju. Stańcie do apelu! Poległi na polu chwały! Wzywam do apelu 27 bezimiennych powstańców, furażerów generała Langiewicza, zasieczonych szablami przez rosyjskich dragonów w rejonie wsi Szaniec, spoczywających w zbiorowej mogile na terenie dawnego RM-u Ojców Kamedułów w pobliskiej miejscowości Kameduły. Stańcie do apelu! Poległi na polu chwały! Wzywam do apelu uczestników boju pod Grochowiskami, poległych na polach bitew powstania styczniowego, spoczywających w mogiłach na terenie Polski i Europy,
pułkownika Dionizego Czachowskiego, poległego pod Wierzchowiskami 6 listopada 1863 roku, spoczywającego w mauzoleum przy kościele ojców Bernardynów w Radomiu. Pułkownika Kazimierza Konrada Błaszczyńskiego, pseudonim Bogdan Bończa, zmarłego 20 czerwca 1863 roku z ran odniesionych w bitwie pod Górami, spoczywającego na cmentarzu w Nowarzycach. Generała Franciszka Maksymiliana Rochebrę, organizatora i bohaterskiego dowódcę oddziału Żuławów Śmierci, uczestnika bitew pod Miechowem, Chrobrzem, Grochowiskami, poległego w walce o wolność Francji 19 listopada 1870 roku pod Montretu. Stańcie do apelu! Polegli na polu, chwały! Wzywam do apelu uczestników boju pod Grochowiskami, którzy przeżyli powstanie i zmarli jako bohaterowie, otoczeni czcią i szacunkiem rodaków. Generała Mariana Langiewicza, który swoje doczesne szczątki złożył w dalekim Konstantynopolu. Generała Aleksandra Waligórskiego, generała Antoniego Jeziorańskiego, generała Józefa Czapskiego, dowódcę kawalerii, generała Józefa Śmiechowskiego, dowódcę piechoty, Władysława Będkowskiego, szefa sztabu Langiewicza, pułkownika Tomasza Winnickiego, generalnego intendenta, pułkownika Dąbrowskiego, dowódcę pułku piechoty, pułkownika Piotra Ulatowskiego, dowódcę pułku kawalerii, kapitana Stanisława Wierzbińskiego, dowódcę kompanii kosynierów, kapitana Tytusa O'Byrne, pseudonim Grzymała, dowódcę pierwszej kompanii Żuławów Śmierci, kapitana Wojciecha Hrabiego Komorowskiego, dowódcę drugiej kompanii Żuławów Śmierci. Stańcie do apelu! Wzywam do apelu Annę Henrykę Pustowójtówną, adiutant generała Langiewicza, bohaterską uczestniczkę walk pod Staszowem, Małogoszczem, Skałą, Chrobrzem i Grochowiskami po upadku powstania, ofiarną działaczkę patriotyczną na emigracji, zmarłą w Paryżu w 1884 roku. Wzywam do apelu Adama Chmielowskiego, obecnie świętego brata Alberta, niespełna 18-letniego uczestnika boju pod Grochowiskami, ciężko rannego 30 września 1863 roku pod Mełchowem, w wyniku czego stracił nogę po upadku powstania słynnego malarza, a następnie sługę Bożego, przyjaciela i opiekuna ubogich, porzuconych i opuszczonych. Wzywam do apelu jednego z najmłodszych uczestników powstania, porucznika Aleksandra Uchnasta, weterana, wychowawcę i nauczyciela pokoleń młodzieży, zmarłego 3 stycznia 1939 roku, spoczywającego w powstańczej mogile na cmentarzu Busku-Zdroju. Stańcie do apelu! Do apelu! Stańcie do apelu uczestnicy powstania styczniowego, polegli w walce, zmarli z odniesionych ran, straceni w miejscach kaźni, zmarli na zesłaniu na dalekim Sybirze, a także powstańcy, weterani spoczywający na cmentarzach całej Polski i Europy. Przelana przez was krew nie poszła na marne. Legioniści i żołnierze Józefa Piłsudskiego zrealizowali wasze niespełnione marzenia i w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. W 160. rocznicę bitwy pod Grochowiskami w wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej składamy wam cześć i hołd pamięci. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Magnety, zdejm! Przebij ładunki! Do salwy honorowej! Gotuj broń! Salwo! Hol! Do nogi, broń! Spocz! Proszę Państwa, teraz odbędzie się złożenie wiązanek i kwiatów. Proszę o delegację, o przygotowanie wiązanek i kwiatów. Jako pierwszy ci wiązankę złożą minister sportu i turystyki Anna Krupka. W imieniu ministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka Edgar Kobos.
senator Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Włosowicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Michał Cieślak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Mariusz Gosek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Maria Kwitek. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na czele z panem Tomaszem Jamką. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pan Maciej Gawin. W imieniu pana wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, pan Krzysztof Koniusz. Burmistrz miasta i gminy Pińczów Włodzimierz Badurak, zastępca burmistrza miasta i gminy Pińczów pani Beata Kita, przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie pan Zdzisław Woźniak. Starosta powiatu pińczowskiego pan Ryszard Barda i skarbnik powiatu pińczowskiego pani Anita Głuszek oraz pani Jadwiga Irla. Delegacja z Urzędu Miasta Partnerskiego Kudry. Fryderyk Briku, burmistrz Kudry, Anna Sophie Du, zastępca burmistrza Kudry, Anna Sophie Boisseau, przedstawiciel regionu Francja Północ. Bernard Vignol i Aurelia Badu, Stowarzyszenie Patriotyczne z Kudry. Starosty powiatu Buskiego, pan sekretarz powiatu Buskiego Jerzy Służalski. Stanisław Porada, burmistrz miasta i gminy Działoszyce. Zastępca burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój, pan Michał Maroński. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju, dyrektor zakładu karnego w Pińczowie, zastępca komendanta powiatowego Policji w Pińczowie, zastępca komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. Pani Monika Słowik, prezes Stadniny Koni w Michałowie. Nadleśnictwo Pińczów, komendant Straży Leśnej January Bakalarz. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne dla Ponidzia. Komenda Chówca ZHP Busko-Zdrój. Historyczny 1863, Dom Kultury Małogoszcz w imieniu mieszkańców Małogoszcz. Setna Buska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska ze Zborowa. Delegacja Szkoły Podstawowej imieniem Marii Konopnickiej w Gnojnie.
uczniowie ze szkoły podstawowej w Brześciu. Stowarzyszenie Nasze Moczydła i Wieś Bogucice. Trzydziesta Buska Drużyna Harcerska z Raczyc. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie. Zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej imieniem Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach. Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka. Hufiec ZHP Pińczów. Gospodyń wiejskich z Kałczanki w Bogucicach. Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska. Szanowni Państwo, to dziś obchodzimy 160. rocznicę jednej z największych bitew powstania styczniowego. Rekonstruktorzy już udają się na miejsca, skąd przybędą tu, by odegrać sceny, o jakich chcemy dziś Państwu opowiedzieć. Chciałbym teraz bardzo serdecznie poprosić pana burmistrza miasta i gminy Pińczów, pana Włodzimierza Baduraka oraz mera miasta partnerskiego Kudry, pana Friedrich Brücke, rozpoczną naszą inscenizację salwą artyleryjską. Proszę, proszę. Nie było tego w scenariuszu już, że strzelamy w Rosjan, a tymczasem dziękujemy panu burmistrzowi, dziękujemy panu merowi. Wielkie brawa, przestrzelali armaty. Proszę Państwa, my opowiadamy dzisiaj o powstaniu styczniowym. To powstanie z roku 1863 było absolutnie epokowym, przełomowym wydarzeniem w dziejach Polski. Ale nim doszło do tego dramatycznego i tragicznego w skutkach wydarzenia, był czas, kiedy po całych dekadach mrocznych lat tak zwanej nocy paskiewiczowskiej po upadku powstania listopadowego odżyły w społeczeństwie nastroje patriotyczne. I widać to było na ulicach miast, miasteczek, we wsiach, dlatego że Rosja właśnie przegrała ważną dla niej wojnę krymską z Turcją i aparat represji absolutnie usunął się gdzieś w cień, zelżał, a społeczeństwo polskie coraz bardziej nabierało w płucach tego świeżego powiewu wolności. I takie procesje, jak ta, którą Państwo teraz widzą,
od roku 1861, a więc na dwa lata przed wybuchem powstania, przetaczały się przez ulice miasteczek, miast, ale także przez wiejskie pola, drogi, bo był to czas manifestacji patriotycznych. Ale te manifestacje niejednokrotnie napotykały na swojej drodze nieprzychylnych tym narodowym demonstracjom panów tej ziemi, ziemi, która znajdowała się w owym czasie pod rosyjskim jarzmem, pod rosyjskim zaborem. A przed nami taka symboliczna scena, kiedy patrol dragonów, rosyjskich dragonów, rosyjskiej kawalerii napotkał idący polną drogą pochód, procesję z świętymi chorągwiami. Taką procesję, jaka odbyła się chociażby we wrześniu 1861 roku. Z całego Świętokrzyskiego, z całej ówczesnej Sandomierszczyzny na Święty Krzyż. Ta wielka procesja zgromadziła, jak podają źródła, około 30 tysięcy pielgrzymów. Pod kierownictwem, przywództwem swoich proboszczów, wikarych szli ludzie, aby oddać pokłon Bogu na Świętym Krzyżu i tam wyjednać łaski dla umęczonej niewolą rosyjską ojczyzny. Przechodzimy do momentu, kiedy to powstanie już trwa i zwykle takim właśnie patrolom rosyjskim wychodziły naprzeciw patrole polskiej kawalerii. Przed nami potyczka patroli, potyczka kawalerii korpusu generała Mariana Langiewicza i dragonów, może z Kielca, może z Radomia, te kolumny pościgowe, które podążały za powstańcami, przemierzały Kieletczyznę wszerz i wzdłuż i bardzo często dochodziło do właśnie takich przypadkowych, spotkaniowych bojów. Kawaleria powstańcza, która spędziła Rosjan, także udaje się tu na biwak. Rozstawiane zostają szyldwachy, taka terminologia trochę austriacka. A warto wiedzieć, że sam Marian Langiewicz był oficerem armii pruskiej. Tam przeszedł odpowiednie przeszkolenie, doświadczenie. I tak obozują sobie nasi powstańcy. Takich obozowisk ziemia świętokrzyska widziała wiele. Bo pamiętać należy, że to powstanie rozpoczęło się w styczniu w nocy z 22 na 23. I te pierwsze powstańcze walki wcale nie zwiastowały tego, iż uda się to spontaniczne powstanie przeobrazić w najdłuższe w dziejach Polski powstanie narodowo-wyzwoleńcze. A my, oglądając powstańców biwakujących, posłuchajmy jeszcze jednego jakże bardzo epokowego utworu. Ten utwór, najbardziej chyba kojarzony z powstaniem styczniowym, mam nadzieję, że ciągle uczony jest w szkole, na lekcjach muzyki. To, czego powstaniu najbardziej brakowało w chwili jego rozpoczęcia, to oczywiście broni. Powstanie wybuchło w styczniu, dlatego że konspiracja na terenie całego kraju zagrożona została branką, a więc przymusowym poborem do armii rosyjskiej. Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że Polacy szykują powstanie. Wymyślili niezwykle przebiegły plan. Plan polegał na tym, aby wziąć do wojska roczniki tych, którzy mogliby na wiosnę stanąć w szeregach powstańczych. Branka
zmusiła konspiracyjny rząd narodowy do podjęcia działań przyspieszających wybuch powstania i dlatego ono wybucha w styczniu. Te początki są trudne. Atak na Jedlnię, błyskotliwy, udany. Udany, ale nie do końca. Atak na Szydłowiec, atak na Bodzentyn. To nieliczne tu na terenie Sandomierszczyzny wypadki, do których doszło realnie do wystąpienia. Siły były skromne, słabo uzbrojone, brakowało broni. Są tu gdzieś nasze panie ubrane w czarne, żałobne suknie. Te czarne stroje były symbolem czasu żałoby narodowej. Żałoba narodowa ogarnęła te światłe warstwy społeczne po tym, jak Rosjanie rozpędzili, używając broni palnej, manifestację patriotyczną w Warszawie. Tam od salw rosyjskich karabinów i kozackich szabel zabitych zostało blisko 100 manifestantów. Wcześniej miała miejsce mniejsza manifestacja, także z kilkoma poległymi. Później ta potężna manifestacja. To przyspieszyło wrzenie w społeczeństwie i to spowodowało później także wybuch powstania. A przywdziane przez kobiety, Polki, patriotki czarne suknie na znak żałoby narodowej noszone były od czasu manifestacji patriotycznych przed powstaniem, ale także noszone były w czasie powstania. Powstańcy na komendę dowódcy, w tym przypadku samego Langiewicza, formują kolumnę marszową i ruszają dalej w pochód w głąb Świętokrzyskiego. A ten pochód znaczyły kolejne batalie, z których największą była stoczona 24 lutego 1863 roku, bitwa pod Małogoszczem. Tu pod Grochowiskami, trwająca kilka tygodni, kampania Korpusu generała Langiewicza miała swój kres. Kres dramatyczny. Opowiemy o nim w inscenizacji bitwy, której epizody rozegrają żegnane przez państwa brawami oddziały Langiewicza, które tu zaprezentowały się nam pięknie na postoju, na kwaterze. Proszę państwa, czas, by zaprezentowali się ci, którzy byli panami sytuacji na terenach ówczesnej Kielecczyzny ze względu na przewagę ilościową i jakościową. Oto na pole wchodzi armia carska. Jak wspomniałem, za Langiewiczem ruszyły w kierunku Grochowisk kolumny rosyjskie, których zadaniem było osaczenie powstańców, zamknięcie możliwości odwrotu i zniszczenie. Te rosyjskie kolumny liczyły ponad 3,5 tysiąca żołnierzy. Siły ich były liczniejsze, ale przede wszystkim był to żołnierz dobrze wyposażony, znakomicie uzbrojony, dysponujący nieliczną wprawdzie, ale skuteczną artylerią polową oraz kawalerią w postaci sotni kozackich i szwadronów dragonów. Na terenie Królestwa Polskiego z chwilą, gdy wybuchło powstanie, w garnizonach rosyjskich znajdowało się około 100 tysięcy żołnierzy. A dragoni zrobią objazd dynamiczny pola, aby sprawdzić, czy gdzieś tu w okolicy nie znajdują się patrole polskiej kawalerii. Kawaleria rosyjska spodziewa się ataku powstańców, a zapewne na tych arkach za chwilę tu skoczą nasi ułamki.
zwykle pochód dużych kolumn piechoty poprzedzało rozpoznanie kawalerii. Tak walczyła armia rosyjska. W podobny sposób walczył także korpus, walczył także Langiewicz. I przed nami taka potyczka, takie przypadkowe dość spotkanie, rozpoznanie bojem sił przeciwnika. Oczywiście ten rodzaj wojska także, w tym rodzaju wojska także przewagę niewątpliwie mieli Rosjanie, ponieważ te regularne jednostki dragonów, pułki dragonów, rozrzucone po miasteczkach Kielecczyzny szwadrony kwaterujące przede wszystkim w małych miasteczkach, one stanowiły o sile Rosjan w terenie, ruchliwe, zaprawione w walce. Langiewicz także dysponował kawalerią, kawalerią ochotniczą. Byli to najczęściej synowie szlachetcy na swoich prywatnych koniach. Kawaleria rosyjska musi zameldować o spotkaniu z powstańcami. Tymczasem Rosjanie zajmują pozycję na skraju lasu. Sława dragony! Ura! 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 Kawaleria opuszcza pole, ponieważ zwykle tam, gdzie miało dojść do boju spotkaniowego piechoty, zadaniem kawalerii będzie zapewne ścigać rozbite oddziały przeciwnika albo szarżować w momencie, w którym pójdzie w rozsypkę przeciwnik. I to jest ten moment, kiedy strudzone i zmęczone po bitwie pod Chrobrzem oddziały strzelców próbują przeprawić się przez podmokły teren w rejonie Grochowisk. To jest ten moment, kiedy czoło kolumny Langiewicza na grobli dostało się pod silny ostrzał karabinów i tych sześciu rosyjskich armat. Zaskoczenie w szeregach powstańców było dość duże. Są wspomnienia, w których, z których tak naprawdę no, wyziera przeraźliwy obraz zamieszania w niektórych formacjach, nawet konsternacji, paniki, gdzie kosynierzy zamiast próbować przebijać się szukają sposobu na czasami nawet chaotyczne ujście z mapy. Ten początek zwiastował całkowitą klęskę. Wycofują się powstańcy, ale wesprzeć ich muszą żuławi śmierci. Ten oddział François, dowodzony przez François Rochebrun, był najbardziej zaprawionym w walce, elitarnym oddziałem. I w tej bitwie kilkukrotnie odegrał bardzo istotną rolę, ponieważ albo zatrzymywał ataki Rosjan, albo torował drogę przebijającym się strzelcom i kosynierom. Odstrzeliwują się Rosjanom te powstańcze armatki, a ogień żuławów za chwilę powstrzyma próbę frontalnego natarcia rosyjskiej piechoty. Rosjanie ośmieleni sukcesem w pierwszym starciu na grobli w Grochowiskach zdają się być przekonani o rychłym sukcesie. Gdy rozległy się strzały tu pod Grochowiskami, to ich echo dotarło do pułkownika Czachowskiego. Pułkownik Dionizy Czachowski, dowódca batalionu, dzielny partyzant, pochodzący z Radomskiego, który
w wielu bitwach jego męstwo, jego brawura i talenty dowódcze decydowały o zwycięstwie albo chroniły korpus przed rozbiciem. Tak było choćby pod Małogoszczem. I także tu, proszę Państwa, pod Grochowiskami, batalion Czachowskiego, który próbował dostać się w miejsce, skąd dochodziły odgłosy bitwy, napotkał część kolumny rosyjskiej Czengierego i tam doszło do boju spotkaniowego strzelców Czachowskiego, kosynierów z rosyjską piechotą. Próbują zaatakować kosynierzy. Przed nami próba przebicia się kosynierów. To, od razu powiem, próba nieudana, jak ich wiele. Ale tylko desperackie ataki na białą broń mogły zmienić losy, odwrócić losy tej bitwy. Na pomoc rosyjskiej piechocie rusza szwadron dragonów. Przewaga Rosjan na tym odcinku jest wyraźna, a szczególnie przewaga broni strzeleckiej, no i armat. Kosynierzy po raz kolejny zmieszani pod ciężkim ogniem karabinów i artylerii muszą ustąpić, próbują wycofać się w kierunku wschodnim, a do nich właśnie chcą osadzić dragoni. Taka symboliczna scena, w której strzelcy formują tak zwanego jeża, taka potoczna nazwa formacji, w której zwróceni do siebie plecami powstańcy z bagnetami na karabinach. My tylko ze względu bezpieczeństwa bagnetów nie używamy. Ale tak to wyglądało, z bagnetami na karabinach, zbici plecami do siebie, tworząc jeża, mogli skutecznie osłaniać się przed krótkimi moskiewskimi pałaszami. W tej formacji powstańcy muszą wycofywać się, jeż mógł się przemieszczać po polu bitwy. Żuławi przychodzą na pomoc otoczonym powstańcom. Spędzają Rosjan salwą karabinów, a kawaleria powstańcza, myślę, że w tym momencie jest w stanie pomóc strzelcom. Rusza do ataku polska jazda. I niech będzie to ta symboliczna szarża naszych ułanów pod dowództwem kapitana Nowaka. W czasie, gdy zmaga się w centralnej części pola bitwy kawaleria, żuławi wykonują manewr, próbując oskrzydlić pozycje rosyjskie. Proszę zobaczyć, jak sprawnie na polu poruszają się formacje naszych powstańców. Przecież tak naprawdę nie była to regularna armia. To była armia tworzona ad hoc, w trudnych warunkach, bez odpowiedniego zaplecza organizacyjnego, bez prowiantu, złożona z ochotników, bardzo często nieprzeszkolonych wojskowo. Te szkolenia odbywały się na postojach. Czachowski, który dowodził Ulankiewicza batalionem, był wytrawnym myśliwym. Człowiekiem, który zjeździł ziemię sandomierską przez lata, polując w okolicznych lasach, łąkach i w ten sposób poznając teren przyszłej wojny partyzanckiej. A drugi powód tych właśnie powstańczych przewag mógł wynikać z tego, że powstańcy walczyli u siebie, ciesząc się niejednokrotnie szerokim wsparciem ze strony patriotycznych rodzin szlacheckich, mieszczańskich, korzystając z przewodników wśród miejscowej ludności, choć spędzona z pola, polska kawaleria opuszcza pole walki w momencie, w którym przewagę na polu zyskują Rosjanie, ponieważ pojawiają się kolumny.
kolejne kolumny rosyjskiej piechoty. A wracając do tej specyfiki partyzanckiej wojny, przewodnicy próbowali podprowadzić na pole bitwy oddziały rosyjskie, które wyjść miały na tyły Langiewicza. Ta powstańcza próba to jeszcze nie jest moment, w którym ostatecznie uda się przełamać rosyjskie pozycje, bo to uderzenie przyjdzie od strony płonących zabudowań. Tam właśnie na skraju lasu znaleźli się żołnierze, wychodząc na skrzydło Rosjan. François Rochebrun doskonale wiedział, że jedynym sposobem, aby uniknąć całkowitego okrążenia i zniszczenia sił Langiewicza, jest atak, brawurowy atak, nie obrona. Nie desperacka obrona, bo trwanie w jednym miejscu spowoduje, że kleszcze okrążenia ze strony Rosjan zamkną się, a wtedy z pobojowiska nie ujdzie nikt. Dlatego wcześniej Czachowski, a potem Rochebrun decydowali się na uderzenia na broń białą. Na razie trwa wymiana ognia. Za chwilę przed państwem próba kontrataku ze strony Rosjan. Mamy tej chwili na polu dwie kolumny, dwie tyraliery rosyjskie. Co przynajmniej w jakiś symboliczny sposób uzmysławia nam manewrowy charakter tej bitwy. Po krótkiej wymianie ognia siły powstańcze uderzają na rosyjską piechotę, zmuszając ją do odwrotu. W tych walkach, na bagnety, kosy, kolby karabinów, obydwie strony ponosiły ciężkie straty. Ciężkie straty Rosjanom zadali żuławi, ciężkie straty Rosjanom zadali strzelcy Czachowskiego czy desperacko walczący Kosynierz. W tej chwili na polu walki mają państwo praktycznie wszystkie piesze formacje uczestniczące w dzisiejszej rekonstrukcji bitwy pod Krochowiskami. A ja dodam, że Langiewicz, który ze sztabem opuścił pole walki i przedostał się za Bordon, za granicę zabora austriackiego, został tam przez Austriaków aresztowany. Aresztowany i osadzony w austriackim więzieniu, w którym przebywał do roku 1865 roku. Nigdy już na pole walki nie powrócił. Byli tacy, którzy zarzucali mu to, że zmarnował korpus budowany z takim wysiłkiem. Ale sądzę, że są to zarzuty zbyt ostre. Był pierwszym, który podjął wysiłek stworzenia z tej chaotycznie organizowanej partyzantki regularną, w miarę regularną armię. Był pierwszym, przeciwko któremu ruszyli Rosjanie w całej swojej masie, całą potęgą, jaką dysponowali tu na terytorium Królestwa Polskiego. Langiewicz nie powrócił na pole bitwy, ale zostali ci, którzy w jego szeregach przeszli cały szlak bojowy od Szydłowca tu pod Grochowiska. Wielu z nich stanęło na czele nowo formowanych oddziałów powstańczych, a tym, który chyba najmocniej, najgłośniej zapisał się w dalszych bojach
na terenie Sandomierszczyzny był właśnie Czachowski, który zabrał swój batalion, wrócił w Radomskie i kontynuował walkę aż do jesieni 1863, poległ 6 listopada pod Jaworem Soleckim. Byli także i inni, których dziś tu wszystkich nazwisk wymienić nie sposób, ale proszę Państwa, my przede wszystkim pamiętać powinniśmy o tych, którzy na polach Grochowisk pozostali na zawsze. I spoczywają tu w zbiorowej powstańczej mogile oraz pewnie w wielu mogiłach rozsianych po okolicy, bo przecież ci powstańcy umierali w okolicznych dworach z ran, umierali, także ginęli z rąk Rosjan, pojmani w momencie, kiedy Rosjanie na tych terenach stanowili już jedyną realnie panującą siłę. Zaprezentują nam się grupy rekonstrukcyjne, które dziś w 160. okrągłą rocznicę powstania styczniowego odegrały swoje także historyczne role na polach Grochowisk. Nasza inscenizacja rozpoczęła się od salwy i salwą się zakończy, ale oklaskujemy teraz uczestników dzisiejszej inscenizacji. Ja poproszę stosowną muzykę. Niech wrócą Państwo do domu z polską pieśnią z tej epoki w głowie, w uszach, a zatem poproszę do melodii Pobudki 1863. Mają możliwość Państwo oklaskiwać uczestników dzisiejszej inscenizacji. A udział w niej wzięli Małogoski Oddział Powstańczy 1863 z Małogoszcza, Stara Wiara 1863 także z Małogoszcza, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc, Stowarzyszenie Semper Fidelis Respublica z Warszawy. Do armaty. Wydzielony działon artylerii z Pawłowic. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jana Pawła II z Pińczowa. Grupa teatralna Pegas z Buzka Zdroju. Regiment Kosynierów imienia generała Mariana Langiewicza ze Staszowa. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Avito Vivit Honore ze Staszowa. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Żławi Śmierci z Buzka Zdroju. Towarzystwo Kościuszkowskie z Połańca. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne Grot, Oddział Powstańczy 1863 ze Starachowic. Pracownicy Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii imienia 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Oraz Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Pionek. Proszę Państwa, w charakterze Rosjan wystąpili Ogólnopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bellum, Ogólnopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 Rota, Ogólnopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kompania 1863, Fundacja Historia Viva Czyna i Wydzielony Działom Artylerii z Pawłowic. Szanowni Państwo, pirotechnikę zabezpieczyła dla nas firma Pirotechnika AS Anna Sobieraj, Artur Sobieraj z Piotrkowa Trybunalskiego. Artur, dziękuję bardzo, jak zwykle profesjonalnie i bezpiecznie. Dzięki. Koordynatorem widowiska był Robert Mazur, dowódca Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii imienia 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Dziękujemy. To ten koło mnie na naszym wozie bojowym.
a prowadził widowisko Przemysław Bednarczyk. Bardzo miło mi było po wielu, wielu latach gościć u Państwa ponownie. Szanowni Państwo, wielkie ukłony dla organizatorów. Czy to była ta salwa, Panie Burmistrzu? Mniejszym wystrzałem Pan Burmistrz Włodzimierz Badurak obwieścił nam zakończenie rekonstrukcji i inscenizacji bitwy pod Grochowiskami 160. rocznicę. Dziękujemy bardzo wszystkim. Do miłego zobaczenia. Wszystkiego dobrego.